dobry. Radek, Ola. Dzień dobry. Wspólnie tworzymy książki i aplikacje edukacyjne dla dzieci. Nasza historia, może ja nie przypomnę, ona jest o tyle ciekawa, że nasz projekt pojawił się, znaczy ujrzał światło dzienne nie dzięki kalkulacji biznesowej, natomiast dzięki naszemu entuzjazmowi. My po prostu postanowiliśmy w pewnym momencie zrobić coś, co okazało się sukcesem i ten sukces był na tyle duży, że spowodował, że my staliśmy się wydawnictwem, czego w ogóle nie planowaliśmy. To wydawnictwo w tej chwili w Polsce wydało kilkanaście tysięcy książek, które spotykają się z bardzo fajną reakcją i jak na naszą miarę jest to rzeczywiście dość duży sukces. Ja nie będę Państwu opowiadał tego projektu, bo o tym rozmawialiśmy wczoraj, ale tylko jeszcze przypomnę takich kilka faktów, czyli jakby pierwszy to jest właśnie ten, o którym mówiłem przed chwilą, że te 11 tysięcy, czy w tej chwili więcej książek już się pojawiło. My w tym roku, parę miesięcy temu, wydaliśmy pierwsze książki we Włoszech we współpracy z jednym z większych włoskich wydawnictw. W kwietniu tego roku wprowadziliśmy pierwszą naszą aplikację mobilną opartą na jednym z odcinków naszej książki i po 6 miesiącach widać, że ta aplikacja, ona jest opublikowana w App Store, można ją sobie ściągnąć. I jakby po analizie takiej 6-miesięcznej wynika, że ta aplikacja też jest sukcesem, ponieważ ona w swojej kategorii znalazła się w niektórych krajach pod względem ilości ściągnięć w pierwszej setce, co jest dla nas bardzo dużym sukcesem i jakby o tyle się tego też nie spodziewaliśmy, że my nie robiliśmy do tej pory żadnych działań marketingowych związanych z promocją tej aplikacji. Więc w tej chwili, ponieważ technologia poszła do przodu, pojawiły się nowe urządzenia, mam tu na myśli iPad, my pracujemy nad nowymi odcinkami tych książek, tej chwili wersji iPadowej i te książki będą w pełni interaktywne, będą jakby na bazie naszych doświadczeń ulepszyliśmy je i ulepszamy je o tyle. Tutaj też część sygnałów, które dostaliśmy od Państwa wczoraj, bardzo nam jakoś pomagają w myśleniu o tym projekcie, że te książki, one jest taki plan, że one w ciągu najbliższych 4-6 tygodni ukażą się w App Store. I z naszych założeń takich biznesowych i analizy biznesowej na następne 2 lata wygląda, że na tych książkach naprawdę będzie można, na tych aplikacjach, na tych książkach będzie można zarobić, a ile będzie można zarobić, to zależy, wydaje mi się, głównie od wsparcia marketingowego, którego nam potrzeba, bo wierzymy, że produkt mamy dobry. Dziękuję bardzo.